Okradli naród. Okradli naród, ojciec Rydzyk mówi. Proszę Państwa, radio tak akademicki. Szare masy. Taki był mam. Okradli naród. Cały świadomy naród potrafił podnieść Polskę, ocalić, wywyższyć. Geniusz nawet tego nie zrobił. Wszyscy świadomy. A ja dodaję jeszcze i prawe sumienia. Prawe sumienia. O to chodzi. Przepytam. Ojciec Rydzyk. I teraz jaką sytuację mamy, bo mówiliśmy o różnych płaszczyznach, ale ta kwestia mediów. Nasze media, cieszymy się, że mamy i Radio Maria, dzisiaj nim jesteśmy, rozmawiamy. Też dzięki temu zaangażowaniu ludzi, temu poruszeniu społecznemu, mamy Radio Maria, też upominaliśmy się o telewizję Trwam, ale gdy proponujemy naszym słuchaczom taki właśnie temat medialny monopol. Jak go widzimy? Czy jesteśmy w stanie, nie wiem, go przełamać? Czy jesteśmy w stanie coś zmienić? Jakie warunki musielibyśmy, nie wiem, spełnić jako państwo, jako naród, który jest rządzony przez też konkretnych ludzi? Musimy sobie zdawać sprawę najpierw z tego, co to znaczy monopol. W naszym przypadku, w przypadku mediów, to jest podwójny monopol, dlatego że on oznacza. Słowo monopol oznacza, że jakaś jedna osoba, grupa czy firma zajmuje całą przestrzeń jakąś rynkową w jakiejś dziedzinie. Ale tutaj mamy do czynienia również z monopolem ideologicznym, dlatego że to się złożyło w wyniku tych różnych procesów w cudzysłowie wolnorynkowych w latach 90., że w tym momencie Polacy obudzili się w sytuacji, w której tak naprawdę wszystkie media głównego nurtu mówią jednym głosem. I to jest głos na pewno lewicowo-liberalny, a nie jest to głos tradycji, katolicyzmu czy prawicy, tak szeroko rzecz ujmując. I że tak naprawdę tych niezależnych mediów, takich, które mówią głosem powiedzmy dużej części Polaków, bo w różnych wyborach różnie Polacy głosują, ale na pewno jest to dobrych kilkadziesiąt procent, że ten głos w ogóle nie istnieje, albo jest bardzo słabo słyszany, albo nawet manipulowany i zniekształcany w mediach głównego nurtu. I to jest ta sytuacja podwójnego monopolu własnościowego i monopolu w zakresie idei czy sposobu przekazywania informacji. Po prostu my jesteśmy jako naród narodem bardzo słabo poinformowanym i wszystko to, co się zdarzyło złego w latach 90. było możliwe właśnie z tego powodu, że została temu nadana ta zasłona medialna, która nie pozwoliła na istnienie debaty publicznej na temat tego, czy i w jakim zakresie prywatyzować majątek narodowy, w jaki sposób organizować nasze siły zbrojne, jak i z kim wiązać się w sojusze, w jaki sposób prowadzić politykę zagraniczną. Tych tematów mogłabym mnożyć, bo każdy z nas może się nad tym zastanowić, choćby likwidacja polskiego przemysłu, czy zlikwidowanie właściwie możliwości miejsc pracy dla Polaków, rozwój hipermarketów, sieci wielkopowierzchniowych, korupcja, rozrost biurokracji. Można by mnożyć te tematy, stan służby zdrowia. To wszystko było poza taką rzeczywistą i pozbawioną lobbingu różnych firm i środowisk niezgodnie z polską racją stanu działających. Było to możliwe właśnie przez tą osłonę, którą dawały media, które blokowały bardzo dużą część informacji i rozprzestrzeniały opinie, które wypaczały sposób widzenia rzeczywistości przez większość Polaków. I stąd wyniki kolejnych wyborów były rezultatem takiego stanu rzeczy i brak kontroli tych szkodliwych dla Polski działań się wiązał po prostu z tym, że cały naród był narodem i jest niestety do tej pory narodem bardzo źle poinformowany. My widzimy pewnego rodzaju konsekwencje, tak, to co się dzisiaj stało, że mleko się rozlało, ale to kiedyś było tak, że jedni pracowali w radiu, w telewizji i ktoś tam robił gazetę. Inni budowali fabryki, drogi i tak powoli ta infrastruktura cała, tak? I teraz, czy my mieliśmy świadomość tego, że dokonuje się jakaś zmiana i teraz, czy my mieliśmy też możliwości
do tego, żeby pomyśleć o tym, nawet albo czy myśleliśmy, że my możemy zrobić radio takie, które nam będzie służyło, bo za chwilę możemy zadać pytanie o rola mediów, po co są nam, jakie są ich zadania, po co my oglądamy, czy dlaczego oglądamy telewizję, słuchamy radia, sięgamy po gazetę, czego my się spodziewamy, czego chcemy i teraz ku czemu nas to prowadzi, czy ku formacji, deformacji, czy rośnie nasza świadomość, czy też nie, czemu służą i co możemy zrobić, bo tak zakończyliśmy program, tak, rozmowy niedokończone, że tak jak pani poseł mówiła, że my musimy wiedzieć, że możemy być silnym narodem, tak, że możemy być samorządni, że możemy widzieć przyszłość, tak, po co my żyjemy, po co jedno pokolenie rodzi drugie i kolejne, co my sobie tak naprawdę zostawiamy, czy jesteśmy od czegoś uzależnieni. No tak, bo musimy pamiętać, że wiele możemy osiągnąć również dla siebie, tylko wtedy, kiedy będziemy pamiętać o tym, że jesteśmy wspólnotą, kiedy będziemy ją tworzyć, dbać o jej przyszłość właśnie, myśleć w perspektywie wspólnoty, jeśli oczekujemy szacunku innych ludzi, innych narodów i tak dalej, to bez przynależności do jakiejś wspólnoty tego nie zdobędziemy. I my myślę, no tak jak już sobie też mówiliśmy, to właśnie mamy taki grzech zaniechania i tutaj mówię przede wszystkim o politykach, tych, no przede wszystkim o tych konserwatywnej strony, tej prawicowo-konserwatywnej, którzy wydawałoby się, że mają większą tę świadomość wagi długiego trwania i tego, że wolność nigdy nie jest nam dana na zawsze i że trzeba tych swoich spraw pilnować. I tak sobie myślę, że trochę żeśmy się nabrali tą przemianą w tym 1989 roku, że odzyskaliśmy państwo, a przeciętny obywatel uznał, że już nie musi nic robić, tak? Że już państwo odzyskane, swoje prawa odzyskaliśmy, mamy je i gotowe. A no niestety jeszcze raz się okazało, że Jan Paweł II słusznie nam ciągle powtarzał, że wolność nie dana jest nam na zawsze. I okazało się, że tego państwa ostatecznie nam się odzyskać nie udało. Ale jest jeszcze czas. Na naszych oczach widzimy to likwidowanie polskości i państwa polskiego. To, co już tutaj mówiliśmy, na każdym polu to widać. Ale jest jeszcze co ratować. I tutaj wracając do pytania o ten monopol medialny i o media, to tutaj też są te możliwości. Mówiliśmy, że to jest ta możliwość, te 60 kilka kanałów. Możliwe jest jeszcze wynegocjowanie międzynarodowo większej liczby częstotliwości, jeśli się będzie chciało. Możliwe jest zastosowanie nowych systemów kompresji, które pozwolą jeszcze więcej programów puszczać. Oczywiście, że to jest też tak, że nie możemy rozciągać tego rynku w nieskończoność, bo nie będzie możliwości funkcjonowania na nim. Ale można go tak rozbudować, aby on odpowiedział na zapotrzebowanie społeczne, aby właśnie media, aby tak był zbudowany rynek medialny w Polsce, a to państwu daje możliwość ten rynek naziemny, o którym tutaj najczęściej mówiliśmy, o tej telewizji naziemnej, ponieważ tutaj państwo ma możliwość oddziaływania na jego kształt poprzez proces koncesyjny. I można go jeszcze tak zbudować, aby media w Polsce wypełniały swoją rolę, tę, o której ojciec mówił. Oczywiście one mają również rolę dawania ludziom rozrywki. To jest bardzo ważna rola mediów, ale mają również ważniejsze, czyli informowanie społeczeństwa i umożliwianie komunikacji społecznej. Bez tego społeczeństwo, państwo i wspólnota nie będzie funkcjonować właściwie. I do tego to musimy osiągnąć. Powiedzieć też, że media przypominają samą możliwość rozmowy pomiędzy ludźmi, dlatego że one tworzą właśnie wspólnotę. Wyobraźmy sobie rodzinę, która ze sobą nie rozmawia, która nie korzysta w ogóle, nie ma możliwości korzystania z telefonów, jeśli się rozstaną w związku z pracą czy wyjazdem jednego z członków rodziny. I tak właśnie jest z Polakami. Przez to, że nie ma tego prawdziwego przepływu informacji w różne strony, na przykład o tym, co się dzieje w rządzie, albo jakie decyzje zapadają w poszczególnych urzędach, czy u prezydentów miast, w różnych gremiach, które decydują o naszym życiu. I z drugiej strony, jeśli nie ma tego przepływu w drugą stronę, czyli wiedzy o tym ze strony rządzących, jakie są rzeczywiste potrzeby, nastroje społeczne, czyli właśnie nie ma tej roli, którą spełniają dobre media, no to wiadomo, że cała
wspólnota wtedy się rozpada, bo każdy zaczyna szukać własnej korzyści, interesować się tylko własnymi egoistycznymi interesami, takimi, które nie dotyczą wspólnoty i rezultatem jest zanik więzi społecznych i jakieś takie poczucie wyobcowania poszczególnych jednostek. I taki niestety jest też rezultat negatywny tego, że nie ma w naszym kraju dobrych takich tworzących wspólnotę mediów. No, oczywiście z nielicznymi, ale bardzo ważnymi wyjątkami. Jednym z nich jest właśnie Radio Maria, w którym w tej chwili jesteśmy. Więc zastanówmy się nad tym, jak tę przestrzeń poszerzyć. I pamiętajmy o tym, że to nie tylko chodzi o to, żeby były nowe kanały i nowe częstotliwości dla nowych rozgłośni czy stacji telewizyjnych, ale również, żeby ci ludzie, którzy w tej chwili decydują o swoich przyzwyczajeniach, o tym, co oglądają i czego słuchają, zechcieli jednak się zastanowić nad przejściem, przeznaczeniem swojego czasu i uwagi na lepsze media niż do tej pory. Bo te stacje, które są mało wartościowe czy szkodliwe wręcz, można powiedzieć pośrednio i bezpośrednio utrzymywane są również przez ludzi wierzących w naszym kraju. I co tam, kochanie? Dosyć wiele się stało w tej przestrzeni naszej społecznej debaty.